Jeśli weźmiesz trzech Niemców, którzy wiecznie ze sobą rywalizują, to Mercedes to jest marka, która kojarzy się z komfortem, luksusem. Audi przez napęd quattro kojarzy się z pewnością na drodze. Znowu BMW z zabawą za kółkiem. Zresztą BMW nawet w swoich reklamach mówi Freude am Fahren, czyli radość z jazdy. Więc ja mam jedno pytanie. Jakim cudem BMW nie ma sportowego samochodu w swojej ofercie? Przecież Audi ma sportowe R8. Taki Mercedes także ma sportowy model AMG GT. A BMW nie ma. Okej, wiem, że jest BMW i8, ale gdzie chcesz porównywać 3-cylindrowy silnik z bateryjkami do takiego potwora? Czy do soczystego V10 w R8? BMW i8 to nie ta liga. A moim zdaniem BMW, jak mało która firma, zasługuje na prawdziwe sportowe auto. Ale nie ma takiego w ofercie. I tak się zastanawiam, co by było, gdyby BMW zrobiło następcę modelu M1. Zacznijmy od historii pierwszego sportowego modelu BMW. I ta historia zanosi nas do Włoch, dokładnie do Sant'Agata Bolognese, czyli siedziby Lamborghini, bo właśnie tam w latach 70. Lamborghini miało doszlifować projekt od BMW. No ale to się niestety nie udało, bo Lamborghini zbankrutowało. Więc BMW już na własną rękę dokończyło ten projekt w dziale BMW Motorsport GmbH, gdzie Motorsport nawiązuje oczywiście do tego loga, czyli do samochodów M-Power. No a jeśli chodzi o M1, to model ten powstał, bo BMW chciał dodać sportowego charakteru marce BMW. A nic tak nie dodaje sportowego charakteru jak rywalizacja. BMW M1 powstało do wyścigów, dokładnie do grupy 4, która została zamknięta zanim BMW M1 pojawiło się na torach. Więc model ten nie miał gdzie się ścigać. Dlatego stworzyli swoją własną serię Procar, w której ścigali się zawodnicy z Formuły 1, bo zawody odbywały się przed wyścigami F1. Niestety wyścigowe modele nie były zbyt trwałe i ciągle trapiły je jakieś problemy, dlatego po dwóch sezonach seria ta została zakończona. A świat dostał jedynie 453 sztuki drogowych modeli, które powstały w celach homologacyjnych. I ostatni taki model wyjechał z fabryki BMW w 1981 roku. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o sportowy samochód zrobiony przez BMW. No ale przecież możemy się zastanowić, co by było, gdyby BMW zrobiło jego następcę. Zacznijmy od ciekawostki, czyli to jest rodzina BMW M5. To jest szpetny BMW M4. To znowu jest familia BMW M3. A to jest mega fajne BMW M2. Znowu to jest BMW 1M. Tak, 1M, a nie M1. Nie przejęzyczyłem się, co nie trudno w moim przypadku. W każdym razie BMW, wypuszczając wersję M serii 1, nie mogli go nazwać M1. Bo choć ten model jest świetny, to nijak ma się do oryginalnego BMW M1, który mógł mieć następcę. Bo to jest BMW Nazca M2 z 92 roku, a dokładnie mówiąc dzieło włoskiego studia Ital Design. A model ten zaprojektował Fabrizio Giugiaro, który był synem Giorgetto Giugiaro, który zaprojektował oryginalne BMW M1. Tutaj masz silnik V12 o mocy 300 koni z serii 7 i wiele osób widziało w tym aucie następcę słynnego BMW M1. No ale BMW nie miało w planach produkcji tego modelu, ale podobno powstał jeden drogowy egzemplarz dla sułtana Brunei, w którym był podrasowany przez Alpine silnik V12. Taki też silnik siedział w następnym takim projekcie, czyli BMW Nazca C2, gdzie masz lżejsze nadwozie o 100 kg, a jego masa wynosiła dokładnie 1 tonę. Dodaj do tego 350 koni z silnika V12 i według konstruktorów model ten do setki przyspieszał w czasie 3,7 sekundy. I mógł jechać 330 km na godzinę, no ale to nie zostało sprawdzone, bo to auto także nie weszło do produkcji. Tak samo jego otwarta wersja.
Czyli BMW kombinowało przy sportowych modelach, ale nie mieli odwagi, aby wprowadzić coś takiego na drogi. Szkoda, bo kto by nie chciał następcy legendarnego modelu M1 w nowym wydaniu. Czyli coś takiego. To jest BMW M1 Homage, a Homage to z angielskiego Hołd. I model ten pojawił się w 2008 roku jako Hołd na 30-lecie M1. A do tego mówiło się, że jeśli wejdzie do produkcji, to może mieć V10 od BMW M5. To by było coś, sportowe nadwozie i krzyczące V10 od BMW M5, czyli silnik wzorowany na tym z Formuły 1. Przecież to idealnie pasuje do sportowego auta z logo M1. Zresztą posłuchaj tego silnika. Niestety, BMW, które sport ma we swoim DNA, poszło zupełnie inną drogą i w 2009 roku pokazali taki koncept. To jest BMW Vision Efficient Dynamic, czyli zapowiedź nowego rozdziału, w którym BMW chciało stworzyć papryczkę chili, która będzie ostra i łagodna. No ale tego się nie da zrobić. Co pokazało seryjne BMW i8. I nie powiem, to ciekawy samochód, ale to nie jest następca legendarnego BMW M1, bo to jest taka sałatka z kawałkami kurczaka, a nie prawdziwe mięcho, jakim było BMW M1. No i wygląda na to, że BMW już nie zbuduje prawdziwego mięcha, bo rok temu pokazali takie coś. BMW Vision M Next, który wygląda świetnie, ale co z tego, jak to dalej jest sałatka, czyli kolejna hybryda, a nie prawdziwy burger. No właśnie, co myślisz? BMW powinno jeszcze zbudować prawdziwy sportowy samochód, czy to już nie są czasy na mocny, krzyczący silnik i powinni się właśnie skupić na hybrydach czy elektrykach? Daj znać w komentarzu. No a jeśli będziesz w komentarzach, to możesz nas wesprzeć klikając w link z rankomatu, który jest w opisie. I tam po wypełnieniu danych dowiesz się o ubezpieczeniu na swój samochód albo na dom. Na dole masz różne linki. Ciebie to nic nie kosztuje, a my dostaniemy dzięki temu drobne wsparcie za przekierowanie linka, a przyda się na rozwój kanału. No i jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, to pamiętaj, aby to zrobić, bo wkrótce będą nowości i koniecznie odwiedź nas w innych miejscach, jak na Facebooku czy Instagramie, bo tam wiele się dzieje. Linki masz na dole w opisie. No i pamiętaj, życie jest za krótkie, by jeździć autem. Nie, by BMW nie zrobiło jeszcze sportowego auta. Tak miało być.